A czy pojawiły się takie osoby, jak powiedzmy w ostatniej edycji Ania Karwan, która ma olbrzymie doświadczenie, ale niestety nie zaistniała? Od których ty, powiedzmy, mógłbyś się uczyć? Wiesz co? Było wiele różnych osobowości, które posiadały różny talent. Od każdej osoby, tej, która potrafi śpiewać lub tej, która nie potrafi śpiewać, możemy się wiele nauczyć. Trudno jest wyciągnąć wnioski na etapie blindów, kiedy tak naprawdę nie mamy styczności z tymi ludźmi, a jedyna styczność to jest ocena ich wokalu. Jakby na tym etapie jest, w tej edycji będzie bardzo dużo ludzi, którzy nie są Polakami też, w związku z tym będą pokazywać nam różne walory głosowe różnych kultur.